pana reakcja po tym pojedynku Gołatasaraya, tak? No znaczy, że ja nie doradzałem Andrzejowi, żeby dalej boksował. Widziałem Andrzeja, jak boksował z Stołkiem Adamkiem, no to wyglądało to bardzo tragicznie, tak. Nie wiem, dlaczego Andrzej boksuje, ponieważ jest, z tego, co słyszę, wiem, jest finansowo niezależny i naprawdę po tym, co po tej walce stoczył z Stołkiem Adamkiem, to było żenadą, tak. Ale nie spodziewałem się, że akurat jeszcze będzie jeszcze gorzej. Tak. Myślałem, że będzie troszeczkę lepiej. Z tego, co Andrzej mówi, że było, że lepiej, że wyleczył rękę, że będzie lepiej, nie było nic z tego widać. Co pan czuł, oglądając tę walkę? Ja po trzeciej rundzie byłem znowu za Andrzejem. A potem? Przykro mi było. No później już było to, co było, tak? Żal mi Andrzeja. Jak pan oceni Przemysława Saletę? Lepiej niż się pan spodziewał? Nie wiem, bo nie widziałem Przemka, jak on nigdy boksował. Tak, Przemek boksował na takim średnim, normalnym poziomie. Słuchajcie, to była naprawdę wielka gala, wielka sprawa, jeżeli chodzi o w ogóle dla ludzi, dla widowisko było bardzo fajne, bo jednak emocje były, była super walka, fajnie zaboksowali, no tylko Andrzej się do boksu nie nadaje. Czyli absolutnie powinien zakończyć karierę, żadnych więcej walk Andrzeja Gołoty. To każdy dla siebie, tak? To Andrzej musi sam wiedzieć, czy on będzie dalej boksował, czy no... Chyba, że jeszcze ze Szpilką albo z, nie wiem z kim, można z Zimochem. Ale nie nadaje się, czy on zlekceważył dzisiaj Przemka, bo widział w nim celebrytę? No nie nadaje się, proszę Państwa. Jeżeli mówimy o, jeżeli George Foreman boksował w wieku 45 lat, tak? Pamiętam, jak wygrał z Mackiem Morenem, ja tę walkę komentowałem dla telewizji premierę i proszę Państwa, George Foreman został tak zlany jak pies, tylko mu wyszedł jeden cios, co w ciężkiej wadze jest bardzo, bardzo możliwe i przewidywalne, że jeden cios wyszedł i tego Mike'a Marrera powalił, ale po walce George Foreman nie mógł okularów brać na oczy, tak? Także to jest jakaś profanacja, no to w tym wieku się nie powinno boksować, no bo nie ma koordynacji. Ja sam wiem po sobie, ja mogę biegać maraton później 4 godzin przy wadze 100 kilo, ale nic poza tym. Boks jest troszeczkę, to jest bardzo ciężki sport, bardzo dyscyplina, bardzo najcięższy trening i tak dalej, także Andrzej, no zlekceważył to mi się we wszystko. Pan, uważa pan, że Andrzej Gołota popełnił błąd, podejmując się tej walki w wieku 45 lat? I Przemek, i Andrzej. Ale mówi pan, że nie powinien już więcej boksować, ale jak skończyć karierę po takim laniu? Ciężko odpowiedzieć na ten temat, naprawdę. To na pytanie mi bardzo ciężko odpowiedzieć. Łatwiej Przemkowi, bo to była dla niego ostatnia walka. No. Super zaprezentował się. Nie potrzebował tłumacza po walce. A Matthias, Mati Borek musiał Andrzeja tłumaczyć, a jednak Przemka nie trzeba było tłumaczyć.